Jesteśmy wszyscy już? Mniej się spóźni jeszcze pewnie. Jezu! Nie ma jeszcze. O, gdzie on w ogóle jest? Hello everybody! Kuala Lumpur. Czemu Filip wygląda tak staro? To nie Filip, to na pewno nie Filip. Jaka jest taka ziemniaczka z portfela? Czyli Filip to Lincoln? No dobra, szydety, już cicho, tak. Filip to Lincoln. Po prostu jest podobny, dobra, mi pasowało. Do rzeczy, nie? Jasiu? No właśnie, także prosilibyśmy was w tym momencie, abyście skupili się i musimy ustalić na... Mamy 30 minut, zanim Filip tutaj przyjdzie. 30 minut, żeby ogarnąć przedstawienie, które jest o jego życiu. Więc... No właśnie, także jakbyśmy mogli... To będzie o nim? Tak, tak. Gramy po prostu wycinki z życia Filipa, nie? Takie sceny, żeby jak najbardziej pokazać jego charakter i teraz musimy to ustalić, więc po prostu wszyscy porozmawiamy. A jak przyjdzie to Melo? No! Z wami. Dobra, cicho, musimy to ustalić. I jego jubileusz jest niedługo, no. Więc ogarnijcie się. 20 lat. Teraz. Szybko, nie? A gdy jest czas leci? No, zawsze tak to mówi. No to także co? Ja całe życie podziwiałem Filipa. Zawsze bardzo mi imponował i pamiętam, jak razem graliśmy w Agario, siedzieliśmy przy LOLu. Zawsze robił coś takiego, no wiecie, no, innego niż wszyscy. Coś ponadczasowego. Potrafił się wyróżnić. Był charyzmatyczny i... Jejku. Wiem, że czasami był beztroski, jakby wyciągnięty z tego świata. I... Jezu, no, strasznie brakować. Więc moim zdaniem Filip jest wielkim człowiekiem i takim, że artystą. I z tych 20 lat... Tak, tak, żyje. I z tych 20 lat w teatrze 7 przepracowaliśmy razem. No wiecie, w powszechnym był dla nas wielką inspiracją. W wielkim znowu dawał taką parę do działania i w ogóle no był świetny. A bez nazwy po raz pierwszy tak naprawdę zdałam sobie sprawę, z jakim w ogóle genialnym umysłem mam do czynienia. W ogóle to jest... Pamiętam, jak kiedyś powiedział takie słowa. W sumie bardzo proste, ale... Świat jest tak mały, a czas płynie tak szybko. Ty mały, za mały! Easy, koniec tej szydery się robi inwazyjna troszeczkę. O, jest inwazja! Nie! Każdego dnia musieliście w to grać. 10 lat. Wczoraj też na przykład w to graliśmy. Moje troleżniki prawie spowodowały mnie zabaw. A propos troleżników, pamiętacie imprezę Karo? O nie! 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 Dzisiaj chyba poprosimy go o pizz. Dobra, na ktoś jeszcze jakąś historię o Filipie? No ja. Ja bym chciała powiedzieć wam o tym, jak spotkałam Filipa po raz pierwszy w Sopocie i matką wydał mi się tak na pierwszy rzut oka, no jakimś takim zbłąkanym, nie wiem, artystą. Ale potem jak go zaczęłam poznawać, to zobaczyłam, jakie ma cudowne wnętrze, jak dobrze się dogadujemy i właściwie od początku jakby tego pobytu z każdym dniem coraz bardziej się poznawaliśmy i ja byłam coraz bardziej pewna tego, że no będziemy się przyjaźnić i spędzimy na pewno liceum razem, a jak się jeszcze okazało, że spędzimy je razem w klasie, no to już w ogóle byliśmy nierozłączni i bardzo, bardzo to cenię teraz, także... No to żeby nie było zbyt słodko, to ja mam historię swoją.
Ja pamiętam, jak było 27 maja impreza przyjaźni. Moja! I po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, o których każdy z nas pamięta, leżeliśmy sobie na trawie, zaczęliśmy rozmawiać o przyszłości i tak dalej. W ogóle nie było strasznie miło. I zaczęliśmy wspominać nasze pierwsze spotkanie. No i Filip do mnie mówi, że... No ja byłem pewien, jak to zobaczyłem na Kaliskiej, że ty jesteś jakąś taką typową teraz dupą. A ja się pytam, Filip, dlaczego? A on, no bo przyjechałaś z jakiejś kolumny, ja na dodatek jesteś blondynką. To jest pierwsza historia, a druga to za każdym razem, kiedy była impreza i kiedy był z Klaudią, to w pewnym momencie tańczyli wolnego i zawsze, kiedy trochę sobie wypiłam, to podchodziłam... To podchodziłam do Filipa i kiedy on się pytał jej na uszko, jaka jest piękna, to ja mu mówiłam, że jeżeli skrzywdzi Klaudię... Nie? To co ci mówił? Kiedy się przytulali, to podchodziłam do niego i szeptałam mu na ucho, że jeżeli ją skrzywdzi, to... rozpruje jego flaki. Odetnę mu penisa i chcę go usać. Super! Ani trochę przerażająca. Ja pamiętam, jak kiedyś opowiedział mi ten swój słynny żart o apostołach. Ale to było w ogóle... Odtrzeliśmy na skiepie, to chyba też było z Gobem. I to w ogóle było tak, że ja oczywiście koleżanką oczywiście świadczy i w ogóle nie ogarnęłam tego żartu. No więc Gabi mi tłumaczył ten żart i w końcu ja podam taki śmiech, że musieliśmy zacząć rozmowę, bo ja po prostu nie mogłam się opanować. Albo ten o moście, to też jest. Nie rozmawiam o tym żarcie. Ale w sumie mam pomysł, bo w tym przedstawieniu generalnie możemy zabrać jeden z jego sucharów po prostu. A kto miałby zagrać Filipa? No, musiała być osoba na tyle do niego podobna, żeby to miał jakikolwiek sens. No, żeby miała podobne, że mi udawała, nie wiem. Po prostu on ma taką specyfikę, że no muszą być dobrze wyjść jego rolę. No, taki Filipowy smaczek, jest... A da się to zrobić? A wiecie co? Kto potrafiłby lepiej zagrać Filipa niż przyjaciel na co dzień z nią obcujący? No, znajdźcie kogoś, kto umie grać, nie? No, ja o tobie! No właśnie, na pewno masz wspomnień. Głupi jesteś, ja nie mam grać. Dobra. W sumie zawsze byłem z Filipem blisko, ale kiedyś tam poleciliśmy trochę za daleko. Dobra. Chodźcie w historii. Nie, no dobra. No, historia jest taka, że to działo się wszystko jakoś tak między... chyba przed liceum byliśmy na obozie piłkarskim i no i byliśmy 12 chłopaków w jednym pokoju, wiadomo, śmiesznie. Nie, nie piłkarze. No, wiadomo, wszyscy hormony buzują, co nie? I dziewczyny siedziały przed naszym pokojem, w sumie nie wiem czemu, i postanowiliśmy, że coś odwalimy. Ale wiadomo, każdy chłopak tam trochę cykał, wiadomo, przypał. Ale w chwili był odważny, więc marował sobie twarz jakimś białym jelonkiem. Takie mydełko mało. Takie mydełko hipoalergiczne, bardzo pogarnięcie. I stanęliśmy, on zaczął dawać, że nie robi gały. Co ci robi? Gały. Tak. No ale wtedy już mieliśmy być królami tego obozu, już mieliśmy otwierać drzwi, ale przed ten nagle. Dobra, no a co do tego? Co do spektaklu? To może tutaj. Dawaj. Zrobimy próbę małych zbrodni małżeńskich. To był pierwszy dialog, jaki w ogóle miałam z Gabą na scenie. Dawaj, no. Dobra. No musi się czuć, jak to było. A może jestem mordercą, którego jeszcze nikt nie podejrzewa i którego chcesz chronić, o niczym mu nie mówiąc? Może jestem gwałcicielem młodych dziewcząt, który dokonuje seryjnych napadów i który... Nic! Nie, to nie jest! Nie, także jest więcej takiej finezji, delikatności, nie wiem, takiej wręcz kobiecości. Może trochę...
przykryć w planszówki. W ogóle, jeju, co to było? I tak patrzyłam na ciebie, ty tam wszedłeś. Zacząłeś sobie parzyć herbatę, jakbyś był u siebie w domu i wyglądaliście tak jak para. Romantycznie. No, to też w Atlance, wtedy jak ja się przed nami się znam. No. Jego, no słodki jest, słodcy jesteśmy. Bylibyśmy niezłą parą vlogerów. No, bylibyście jakby kruki kiedykolwiek powstały. No tak, mieliśmy to w planach, jak i wiele rzeczy. No, ale plan Łodzi akurat powstał. No, nie wierzyłam po prostu, że to kiedyś się stanie, naprawdę. Znam to skąd. To DJ Osiliano, to już pisano co będzie Kej. Osiliano! Dobra, a pamiętacie jak film z Nikim trzymali go tak zajebiście? Wyglądało tak zajebiście. Ała. Ej, w zasadzie, to Nick ma też dobrze tańczy. Nie. I nieskromnie. A weź spróbuj zobaczyć, jako film w sensie, tą rzecz, którą otaczył, jak się zwołał, niewiasta, bo niewiasta ma, to zwróćmy po prostu. Co, wiesz, bo ty... Ale diabła mała kanała, dobra. Tak, bo to wygląda jak kapoeira. No dobra. Twój shit. Mogę spróbować. Mogę? La we, 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 la we. Nie tak to wygląda. Wiesz. To jest raczej nie to, bo w ogóle, serio, pamiętam jak na picie zobaczyłam ten spektakl, to wbił mnie w ziemię normalnie, po prostu oglądałam to i tak, to było takie magiczne, po prostu Filip wyszedł na scenę i wyglądał zabójczo. Jako smok, zabójczy smok, po prostu wyszedł i zabójczy smok. Krasz smok. No, można tak powiedzieć. Zabójczy smok. Okay. Jakby Filip tu był, to serio by wiedział, kto z nas miałby go grać najlepiej. No, szkoda, że nie. Zawsze, a pamiętacie tą akcję, jak kiedyś, jak Wichman zbił stół i 5 minut potem przyjechała policja. Nie? Ja to pamiętam. To nie było akurat przez stół, ale nieważne. Tak, pamiętam, jak wszyscy polecieli na pierwsze piętro. I film to był taki kochany, bo powiedzą sobie, która razem ze mną rozmawiała z tą policją. No wszyscy byli obcy zanim nawalono. No właśnie, ale mówiła udawać, że nie. Tak, no. Wszyscy chowali tutaj. I Jezu, to było takie kochane, i dał się spisać. Ja zgadzałem z czymś na górę. No i ta rozmowa wtedy. Ta rozmowa z policją, więc coś tam, że... Powiedział, że też nie widać. A nie, to powiedział policjant. No dobra, ale i tak sukces dla Filipa, że potrafił w ogóle poprowadzić taką rozmowę. Kurde, nie macie wrażenia, że on tak nie rozgranicza sobie za bardzo życia i teatru? W sensie czasem denerwujący, więc mamy. Ale o to miesza. O to miesza i po prostu sprawdza, co będzie. No i wychodzi właśnie ratowanie nam Duska przy policji, więc fajnie. Co to było? Patrz! Jeszcze raz to zrób. No to dosób to, no to tak. To takie... Ui. No fo! Po prostu... Co nie cały Filip? Jak zaskał umrzeć po prostu. Czego on w ogóle robi? Nie wiem. Właśnie. Czemu? Ale... Patrz, spróbuj powiedzieć coś jak Filip. Ej, uwaga! Gary mi pisze, że za chwilę będzie. Może... Hello? Jak grill wicha, tylko że nie grill, dobra, nie uwicha. Ja nie śmieszę, przestańcie! O, no! To też moja przyjaciółka. On tak robi, jak chce nas ogarniać. Tak! I masz brodę. Ej. To, serio, dobra, okej. To teraz, jak będziesz coś mówił, spróbuj położyć dłonie, wiesz, w ten sposób, jak będziesz coś komuś tłumaczył, tak jakby te kółka, tak jakby coś mówił, no, coś i będziesz coś mówił w ten sposób. Jest, no. Spróbuj to robić. Uuu, no źle. Ale dopracujemy to. Dobra. Sądzicie, że mogło to się udać?
No to sprawdźmy to. Co lubisz najbardziej jeść? Te pierogi z żabki. A, nie. Co najczęściej nosisz? Soria. Dobra, ja się mam dobrze. No ja pamiętam, jak musimy kupić dresy Filipowi, to żałowałam, że nie kupiliśmy od razu trzech par, bo przecież ciągle chodzi tylko w jednym. A co najczęściej oglądasz? Siebie w lustrzu. Ja wam mogę powiedzieć, bo dostajemy kompa do roszczenia, także... Co mówili o naszym pierwszym wspólnym spektaklu? Nie wiem, bo Sylwia i dziedzic nic nie chcieli powiedzieć, żebyśmy nie byli za bardzo pyszni. Ej, a co zrobiłeś tam na Nozulach, przez to prawie zginęliśmy, co? I jeszcze nie jestem pewny. Kogo najciężej ci grać? Szarego człowieka? O, a kogo byś grał, jakbyś miał 40 lat? Na pewno nie jakiś płótno. A co zrobiłeś głupiego na ślubie Klaudii i Gopka? Co byś nam teraz powiedział, gdybyś to cały czas wszystko oglądał? No właśnie. Till there are never rich no more.